Są to auta modyfikowane, jak można zobaczyć, minimalny wiek takiego samochodu to jest 25 lat, bo wówczas, jeżeli auto ma 25 lat, uznajemy, że jest właśnie youngtimerem, więc ten minimalny wiek uczestnictwa w tej imprezie to jest 25 lat. Mamy około 70 samochodów z całej Polski i tak naprawdę cały przekrój motoryzacyjny auta produkcji niemieckiej, amerykańskiej, japońskiej, polskiej, no bo są też maluchy, polonezy i tak dalej, więc myślę, że każdy tutaj po prostu znajdzie coś dla siebie. Jest grono podzielonych, gdzie ludzie tolerują, lubią tylko klasyki, nie daj Boże coś zrób przy polonezie, to już zepsułeś klasyka. Ja chciałem zrobić poloneza w swoim stylu, głównie w sumie z Darkiem, z Lenartem. My postanowili, że jednak go zbudujemy takiego, taki, żeby był wyjątkowy, jeden, jedyny. Bo już się znaleźli, że tak powiem, miłośnicy, co już by chcieli kopiować. Około 18 tysięcy, gdzie rynkowa wartość ich była powiedzmy 10-12. Wnętrze jest całe oryginalne, ciężko to było dorwać, bo niektórych części szukałem po 2-3 lata. Ale udało się. Jedynie co nie jest zrobione przeze mnie, to jest pod maską ręcznie klepana blacha i wnętrze nie obszywałem, bo niestety szyć nie umiem.